W najnowszym epizodzie Inside Star Citizen przedstawiono nam nowy transportowiec obcych oraz opowiedziano pokrótce o obecnych w grze rasach obcych. Skupię się tu na nowym statku, pomijając segment o innych rasach, ponieważ informacje w nim zawarte pozwolę sobie wykorzystać w serii o rasach świata Star Citizen. Pierwszy epizod opisujący ludzi możecie już obejrzeć. Tym nowym statkiem jest Gatak Rylan od rasy Xi'an. Jest to podstawowy transportowiec wykorzystywany w przestrzeni Xi'an w wersji przystosowanej dla ludzi. Jednak w przeciwieństwie do innych konstrukcji obcych dostępnych na rynkach UEE, nie jest to zbudowana przez ludzi replika, czy też całkowicie przerobiona konstrukcja przystosowana dla ludzi, jak statki Banu czy dotychczasowe konstrukcje Xi'an. Rylana przystosowano do potrzeb ludzkich, zachowując jednak cechy ułatwiające jego obsługę przedstawicielom rasy Xi'an. Dzięki czemu ta wersja może być oferowana obu rasom oraz może być obsługiwana przez mieszane załogi. Rylan to średniej wielkości transportowiec przewożący towary w zewnętrznych kontenerach w sposób zbliżony do ludzkich transportowców z serii Hull. Wielkością zbliżony jest do Herkulesa, jednak przewozić może 320 SCU ładunku, czyli mniej niż Caterpillar. Może być jednak dobrym wyborem pośredniego statku pomiędzy mniejszymi transportowcami jak Freelancery oraz większymi jak seria Hull, Caterpillar czy Herkules. Czteroosobowa załoga ma do dyspozycji wygodny mostek oraz przedziały socjalne. Xi'an może zdziwić obecność ekspresu do kawy czy mikrofalówki, ludzie mogą z kolei dziwnie patrzeć na szerokie maty do drapania i amfory z substancjami odżywczymi. Możliwości defensywne statku opierają się na dwóch wieżyczkach oraz czterech wyrzutniach rakiet. Najbardziej charakterystyczną cechą statku, obok zmiennej geometrii, do czego statki Xi'an już nas przyzwyczaiły, jest szerokie zastosowanie technologii antygrawitacyjnej maglev, którą właśnie Xi'an opanowali i od nich została zapożyczona przez inne rasy. Statek nie posiada klasycznego podwozia, tylko bazuje właśnie na technologii maglev. Również system transportowy wewnątrz statku, jak windy, jest oparty o tę technologię. Maglev wykorzystywany jest też w przypadku stanowisk załogi oraz dostępu do komponentów statku.